Witamy Państwa bardzo serdecznie. Pierwszy w historii kanału Raków TV magazyn pomeczowy tylko do przodu. Na inaugurację sezonu 2011-2012 podopieczni Jerzego Brzęczka wygrali z Bytowią Bytów 2-0 i teraz można powiedzieć bohaterowie tego spotkania z nami. Trener Jerzy Brzęczek oraz Łukasz Kmieć, strzelec pierwszej bramki w sezonie dla Rakowa. Witam serdecznie. Zacznijmy może od tego, może nie cieszmy się na początku, bo zaraz będziemy sobie opowiadali o tym meczu. Zacznijmy może od środowego spotkania, od drobnego falstartu Rakowa Częstochowa, kiedy pana podopieczni przegrali w Limanowej 0-2 i odpadli z Pucharu Polski. To chyba tak zasiało troszkę ziarna niepewności co do tego startu ligi. Pojawiły się tutaj jakieś drobne wątpliwości, czy ten mecz z Bytowią będzie już w 100% udany. To znaczy tak, mecz w Pucharze Polski pokazał, że Puchar Polski rządzi się swoimi prawami. Przegraliśmy to spotkanie, ale wydaje mi się, że ta porażka w jakiś sposób pomogła nam w dniu dzisiejszym, bo patrząc na całe to spotkanie, uważam, że nasze zwycięstwo było jak najbardziej zasłużone. Na pewno ta porażka w Pucharze Polski w żaden sposób nie zachwiała naszej jakiejś takiej pewności i wiary w to, że mamy umiejętności, które pozwolą na to, żeby grać dobrze w piłkę nożną. Ja się cieszę, że w ciągu tego dzisiejszego spotkania mieliśmy wiele momentów, gdzie byliśmy lepszą drużyną, strzeliliśmy ładne bramki, mieliśmy jeszcze następne sytuacje, ale tak jak powiedziałem, no przede wszystkim cieszy mnie postawa zawodników i dobra gra. To nie tylko, tak jak pan powiedział, bohaterowie, ja i Łukasz Kmieć, ale to cała drużyna zasłużyła na pochwały, bo to cała drużyna zagrała dobre spotkanie i tak powinno być. Łukasz, rozpocząłeś to spotkanie od strzelenia bramki w 6 minucie spotkania, praktycznie no, miałeś bardzo klarowną sytuację, ładny strzał, wszystko zrobiłeś, co do ciebie należało przy tej akcji. Bardzo się cieszę, że zacząłem ten sezon tak dobrze, strzelając bramki. W sparingach też dochodziłem do sytuacji, ale nie udało się i bardzo mnie się cieszy, że w lidze mi się to udało, ale to było tylko zakończenie sytuacji, bo dobre dośrodkowanie Kamila Witczyka, dobrze opanowałem piłkę i uderzyłem na bramkę i to mnie cieszy. Cieszą na pewno 3 punkty, natomiast chwilę takiego zmartwienia było na początku drugiej połowy, kiedy kontuzję dosyć groźnie wyglądająca przytrafiła się Pawłowi Kowalczykowi. Łukasz, ty byłeś na boisku. Powiedz dokładnie, co tam się stało i skąd właśnie ta nieprzyjemna sytuacja. Ja dokładnie tego nie widziałem, bo tylko zobaczyłem, że Mateusz Kos wybił tą piłkę, odwróciłem się, biegłem w stronę piłki. Myślałem, że to tylko jakieś lekkie uderzenia. Koledzy mi później zaczęli mówić, że stracił przytomność, nic się nie odzywał i zaczęli golać wodą. No i tak później już lekarze weszli. Bardzo szkoda, że tak się stało. Paweł obejrzał mecz do końca, później został odwieziony do szpitala na szczegółowe badania, jednak chyba te chwile grozy już za nami. Z informacji, jakie otrzymaliśmy, no, dla nas bardzo pozytywne. Całe to zdarzenie wynikało ze zderzenia prawdopodobnie Mateusza z Pawłem, gdzie został uderzony z tyłu głowy, stracił przytomność. Całe szczęście, że szybko tą przytomność odzyskał. Teraz pojechał do szpitala na profilaktyczne badania, ale z zapewnień lekarza najprawdopodobniej wszystko jest w porządku, ale chcemy przede wszystkim zrobić te badania, żeby mieć pewność, że z Pawłem jest wszystko w porządku, odpocznie 2-3 dni i mam nadzieję, że już od wtorku będzie normalnie w treningu. Teraz troszkę porozmawiamy sobie o aspektach taktycznych dzisiejszego spotkania, bo chyba pana podopieczni zagrali tak, jak pan zakładał, dużo podań w środku pola krótkich i te długie prostopadłe podania do zawodników ofensywnych były naprawdę dzisiaj najwyższej jakości, z tego chyba należy być zadowolonym. Druga sprawa to, że w zeszłym sezonie dużo błędów popełniała linia obrony, takich niewymuszonych można powiedzieć. Natomiast w dzisiejszym spotkaniu czegoś takiego po prostu nie było. Te błędy zostały wyeliminowane. Na pewno cieszy mnie wiele momentów dobrej gry, kiedy tą grę kontrolowaliśmy, kiedy przeprowadzaliśmy bardzo dobre akcje. Kilka sytuacji 100% do zdobycia bramki po piłkach prostopadłych stworzyliśmy. Ale na pewno było również wiele momentów, w szczególności w drugiej połówce, w tym pierwszym kwadransie, 20 minutach, kiedy zbyt szybko traciliśmy piłkę. Bytowia wtedy wróciła do gry, zaczęła stwarzać sytuację i miała jedną bardzo, bardzo dogodną sytuację. Na szczęście dla nas napastnik uderzył tą piłkę nad poprzeczką. No ale tak jest w piłce nożnej. Przeciwnik również potrafi grać i walczyć. My na pewno będziemy starać się prowadzić grę, będziemy starać się grać piłką i w piłkę, bo taka jest moja filozofia. Cieszę się, że
że mam takich zawodników, którzy będą, potrafią to robić, ale oczywiście no, zdajemy sobie sprawę z tego, że przeciwnik również potrafi grać piłkę, walczyć i to są takie decydujące również momenty, kto wygra tą środkową strefę. Tą walkę w tym sektorze, ten będzie miał przewagę, jeżeli chodzi natomiast o nasze błędy w defensywie. Ja powiem tak, że może one nie było tak dużo, ale one były i to są najczęściej problemy, kiedy prowadzamy piłkę, tracimy łatwo tą piłkę przy zagraniu i wtedy przeciwnik najczęściej stwarza sytuację i na pewno w tym kierunku musimy jak najwięcej poprawić i dużo pracować. Łukasz, pojawiło się dzisiaj kilku nowych zawodników na boisku, m.in. Mateusz Kyzioł, Rafał Czerwiński. Jak tobie się z nimi współpracuje? Jeszcze uważasz, że już to zgranie jest już na tym poziomie optymalnym, czy jeszcze się poznajecie na boisku? Dzisiaj bardzo dobrze grali, bardzo dobrze mi się z nimi grało. Troszeczkę nie umiałem się zgrać z Orzechowskim na początku, bo on tak cofał się do tyłu, a ja bardziej z przodu, nie wiedziałem, jak mu się pokazywać. Ale z minuty na minuty coraz wychodziło to lepiej. Myślę, że Mateusz Kyzioł jest taki, że bardzo walczy, a Rafał Czerwiński jest tak bardziej, żeby grać piłką. Panie trenerze, kolejne spotkanie z Miedzią Legnica na wyjeździe. Ten mecz 30 lipca o godzinie 18. Miedź to taki niewygodny rywal dla Rakowa Częstochowa, no ale jak się powiedziało o A i zdobyło dzisiaj 3 punkty, to po prostu kolejny mecz już też na pewno trzeba walczyć o zwycięstwo. Oczywiście bez względu na to, z jakim przeciwnikiem nie będziemy grać, będziemy walczyć o jak najkorzystniejszy wynik. Oczywiście w przyszłym tygodniu jedziemy do kandydata numer 1 do awansu. Miedź Legnica po pierwsze no jest bardzo mocna finansowo, te transfery i wzmocnienia, przyjście trenera Baniaka, zawodników, którzy mają przeszłość ekstraklasy, świadczą o tym, że Miedź za wszelką cenę chce awansować. Ale my podchodzimy do tego bardzo spokojnie. Przez pierwsze 2 dni po dzisiejszym spotkaniu na pewno się będziemy cieszyć i odpoczywać po tym meczu. Od wtorku zaczniemy się przygotowywać do sobotniego meczu. Do na pewno bardzo ciężkiego, trudnego spotkania. Ale jadąc tam na pewno nie będziemy jechać tylko po to, żeby wystąpić, ale również, żeby no troszeczkę spróbujemy napsuć krwi faworytowi. Łukasz, na koniec, za nami piękna zielona murawa. Ta płyta boiska jest chyba znacznie lepsza niż to miało miejsce w rundzie wiosennej w poprzednim sezonie, kiedy były takie kępy trawy i tak naprawdę w tym sezonie ta murawa jest dużo lepsza i chyba dużo lepiej się gra w piłkę. Murawa jest bardzo dobra, bardzo dobrze jest przygotowana. W tamtym sezonie też nie była zła, ale miejscami było źle i było trzeba się skupić na przyjęciu piłki, a teraz jak piłka leci, to można się skupić, jak zagrać dokładnie tą piłkę. Jerzy Brzęczek, Łukasz Kmieć, zwycięstwo 2-0. Dziękuję panom za przybicie i gratuluję jeszcze raz 3 punktów.